siemandero, witam wszystkich rock'n'rollowych rodziców i wszystkie rock'n'rollowe dzieciaki, oczywiście wszystkich widzów tego kanału. Pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia, Saturnaliów, Christmasów, czegokolwiek tam nie obchodzicie 25-26 grudnia. Ten czas to oczywiście czas prezentów i czas tego, ażeby kogoś obdarować nie tylko dobrym słowem, nie tylko uśmiechem, ale również czymś, co przysporzy mu radość w takiej postaci fizycznej. Tak to już jest. Tradycyjnie kupujemy w tym momencie właśnie no, głównie dzieciom, ale też tym dużym dzieciom również prezenty. Ale dzisiejszy odcinek rzeczywiście skierowany jest do wszystkich osób, które mają rock'n'rollowe dzieciaki, bądź też są rock'n'rollowymi rodzicami i chcieliby, żeby ich dzieciaki były rock'n'rollowe. Więc jeżeli wasze dziecko ma jakąkolwiek zajawkę na słuchanie muzyki rockowej, metalowej, bluesowej, czyli tej, która opiera się o gitarę elektryczną, jeżeli ma jakąkolwiek zajawkę na to, żeby rozpocząć gdzieś swoją przygodę z gitarą elektryczną, no to już mam nadzieję, że wszyscy wiecie z całego internetu polskiego i zagranicznego, z moich filmów i ze wszystkich tych filmów tego reżysera w misiu. No generalnie mam nadzieję, że już wiecie o tym, że nie kupuje się gitar z supermarketów, nie kupuje się najtańszych zestawów na AliExpressie, nie kupuje się najtańszych zestawów na Allegro, nie kupuje się gitar tak zwanych bezfirmowych. O tym jest trąbione, nie ma sensu powtarzać tego co rok. Kupuje się niestety rzeczy, które są markowe, troszeczkę droższe, ale które no tą marką i jakością po prostu nie zniechęcą do tego, że wasze dziecko będzie chciało grać na gitarze. Rzeczy, które da się ustawić, rzeczy, na których da się przyjemnie po prostu spędzić czas. Wiadomo też, że no oczywiście nie trzeba wydawać od razu 3000, 4000 zł, no ale ten budżet taki na cały sprzęt gitarowy, no to będzie gdzieś okolice 1500 zł, 1800, jeśli chodzi o rzeczy nowe. Ten film akurat jest zrobiony we współpracy z salonami muzycznymi Riff. Macie zniżkę na zakupy i w salonach muzycznych Riff oczywiście możecie znaleźć sobie taki sprzęt nowy. I no dzisiaj w tych cenach operujemy, czyli okolice 1500 zł, no to jest taka cena, taka kwota, którą jeżeli będziemy chcieli przeznaczyć na coś dla naszego dziecka, jeżeli będziemy chcieli, żeby to miało przyszłość, żeby dziecko się nie zachęciło, no to musimy ją wydać. Ale no oczywiście wydając takie pieniądze, chcemy już mieć produkt, który jest no jakościowo dobry. Czyli dokładamy, no i mamy wyższe oczekiwania. Na te oczekiwania odpowiedziała firma Epiphone z serią Power Players. Gitara, którą dzisiaj wam mam tutaj do zaprezentowania, jest to instrument, który no generalnie ten imituje Les Paula, Gibsona Les Paul. Jeszcze jest gitara, która jest kształtem podobna do gitary SG. Obie te gitary wyprodukowane są z logo Epiphone by Gibson, czyli firmy, która no, jest taką podmarką, jest marką firmy Gibson i produkuje od lat troszeczkę tańsze wersje gitar Gibsona właśnie na takiej oficjalnej licencji. Firma ta, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału i do zostawienia lajka, jeżeli ten film wam pomoże, ale jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, nie znacie się na instrumentach i szukacie porady, no to firma ta jest to firma z bardzo długą tradycją. Od wielu, wielu lat produkuje instrumenty, które cieszą się raczej dobrą opinią na rynku, a ostatnio nie da się ukryć, że poszli po rozum do głowy właśnie i zrobili nową, ulepszoną serię takich malutkich gitarek 3/4. Zanim wam opowiem, czym jest gitara 3/4, posłuchajcie tego, jak na tej gitarze jeszcze troszeczkę w tym momencie już ja poplumkałem. Zwróćcie uwagę na to, że brzmienia wszystkie, które się zmieniają, kontrolowane są przy pomocy tych gałeczek
tych gałeczek tutaj. To są gałeczki tonów, to są gałeczki głośności. Tutaj jest przełącznik przetworników i jak się coś zmienia, no to właśnie dzięki temu wszystkiemu tutaj to się zmienia, czyli zobaczycie też, jakie brzmienia można z tej gitary wyciągnąć, kontrolując to wszystko samym instrumentem. Tylko taka krótka zajaweczka jeszcze, zanim przejdziemy sobie do dalszej części. Można zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Można pisać komentarze, fajnie. Można również subskrybować kanał. 50% ponad osób, które ogląda ten kanał, nie subskrybuje. Więc potencjalnie, przy statystykach,
to mogło być 100 tysięcy subskrypcji. A to wiecie, jest miłe dla twórcy i na przykład ważne w pozyskiwaniu dalszych współprac. Więc bardzo dziękuję, jeżeli zostawicie subskrypcję. I chciałem również oczywiście podziękować za wszystko, co dla kanału robicie. Patronite, wspieranie pod filmem i różne inne formy. Ale oczywiście również chciałem zaprosić na zabawę patronite'ową, gdzie jest do wygrania gitara Harley Benton, oraz na konkurs Pokaż swój sprzęt, gdzie nagrodą jest chociażby kamera Zoom Q8N 4K do nagrywania muzyki, ale dużo różnych innych też ciekawych, dużo również innych też ciekawych rzeczy. Sprawdzajcie linki w opisie, bo są zniżki. Dużo zniżek w różnych miejscach na różne produkty, czasami nie tylko gitarowe, a największa zniżka, jaką Wam załatwiłem, może dać Wam prawie 200 euro mniej. Jedziemy dalej z tematem. Sama w sobie gitara 3/4 jest to instrument, który jest po prostu mniejszy. I powiedziałbym, że jest to taka gitara, która nadaje się dla dzieciaków w wieku od 6 do mniej więcej 11 lat. Mniej więcej w przypadku takiego 11-latki można już zacząć myśleć o gitarze w normalnym kształcie. No być może gdzieś tam do 12 roku życia na takiej gitarze spokojnie można zacząć swoją przygodę, więc te pierwsze 6-5 lat grania na instrumencie no nie będzie trzeba jakoś specjalnie, wiecie, używać gitary, która jest gitarą dla dorosłych. Wszystkiego będzie można się nauczyć i będzie można zaimplementować to gitarowe ziarenko w mózg i w serce waszego dziecka. Słuchajcie, no to jest coś takiego. To jest na pewno instrument po to, żeby potem iść dalej tą drogą. Czyli no, kupując taki instrument, liczymy się z tym, że jest to instrument na kilka pierwszych lat. I jeżeli ktoś zaczyna w tak młodym wieku, co jest bardzo oczywiście pożądane, bo istnieje większa szansa na to, że wszystko załapie i że to wszystko wejdzie do mózgu i do serca właśnie, tak jak powiedziałem, no to myślę, że jest to dobre rozwiązanie i jest to bardzo fajna rzecz, ażeby od tego sobie właśnie rozpocząć. Niestety instrumenty, wiecie, no nawet Gibsony, które mają lekko skróconą menzurę w stosunku na przykład do Fenderów, mogą okazać się instrumentem troszeczkę za dużym. Troszeczkę takim, który no jednak spowoduje, że odłożyć tą gitarę, bo pewnych rzeczy nie będzie można zagrać. Tutaj też chciałem powiedzieć, że słuchajcie, ta gitara oczywiście może zostać wykorzystana również przez dorosłego osobnika. Czyli mając już normalną, dużą rękę, na tym da się grać normalne rzeczy. Szybciutko się można przestawić i można tą gitarę, oczywiście drugi jej cel, to na przykład można sobie wykorzystać jako taką gitarę, którą zabieramy sobie, nie wiem, do przyczepy kempingowej, do kamperka, jak jedziemy sobie gdzieś tam na jakieś wakacje z małym jakimś tam wzmacniaczykiem. No nie chcemy brać pełnowymiarowego instrumentu, wszystko tutaj jest do tego, żeby sobie gdzieś tam wakacyjnie poplumkać. Do gitary jest pokrowiec, więc no on jest taki podstawowy, ale można też ją łatwo dzięki temu przynosić. Ale ten film skierowany jest jednak głównie do rodziców i słuchajcie, no zachęcam, żebyście swoje dzieciaki zarażali gitarownictwem, muzyką rockową. Wbrew wszelkim pozorom muzyka rockowa jeszcze nie umiera, wbrew wszelkim pozorom to wszystko się jeszcze tutaj kręci i można jeszcze z tym wszystkim żyć i przenosić to na pokolenia. Ostatnio jest fajna nowa fala metalu, trash metalu, new metalu w Polsce. Młode dzieciaki wracają do tego wszystkiego, na czym my jako starzy ludzie wychowywaliśmy się, więc jest szansa na fajny zakup gitarowy dla waszego dziecka. Druga próbka w tym momencie, troszeczkę brzmień łagodniejszych. Zaczniemy sobie, tam później przejdę do brzmień przesterowanych, ale troszeczkę brzmień czystych. Boss ME90. Thank you.
Gitara wykonana jest z drewna mahoniowego. Mahoniowy jest zarówno gryf, jak i korpus. No nie ma tak jak w takim prawdziwym, dużym Les Paulu, tutaj jeszcze dodatkowo klonowej nakładki. I gryf dokręcany jest czterema śrubami do korpusu. Śruby są w takich tulejkach. Od razu powiem, że kiedyś Epiphone robił tą gitarę w troszeczkę innej wersji. Można ją odnaleźć po tym, tą inną wersję, że będzie płytka tutaj taka metalowa. No ta gitara jest dużo lepszej jakości. Epiphone ostatnimi czasy bardzo, bardzo podniósł jakość swoich instrumentów i no ja polecam raczej szukanie wersji tej, nawet jeżeli szukacie tego nie w salonach muzycznych Riff, gdzie już tylko są te nowe, tylko jeżeli szukacie po prostu gdzieś tam na rynku używanym, no to patrzcie na te wersje, które mają tutaj tulejki, a nie ma tutaj płytki. Zresztą główka tej gitary też jest charakterystyczna dla tak zwanej serii Inspired by Gibson. No to jest główka, która w tym momencie jest wykorzystana. Ten kształt w tym momencie jest wykorzystywany przez Epiphona. No oczywiście można również to sprawdzić po roku seryjnym, po numerze seryjnym. Pierwsze dwie cyferki będą oznaczały rok produkcji. Tutaj mamy rok produkcji 22, czyli gitara jest w tym momencie roczna. Podstrunnica jest to drewno Laurel. Na podstrunnicy mamy również markery takie duże, fajne, czyli nie żadne kropeczki, czyli nie ma bidy. Duże trapezoidalne markery takie jak w Gibsonach. Dookoła również jest binding. W żaden sposób progi tutaj nie haczą, nic nie powodują, nic nie robiliśmy w serwisie z tymi progami, więc jakakolwiek gra tutaj nie będzie przysparzała żadnego problemu. Potem jeszcze w filmie opowiem, co w serwisie z tym instrumentem zrobiliśmy, ażeby go troszeczkę ulepszyć. Mostek wraparound, o tym również opowiem troszeczkę później. Tak jak mówiłem, dwa wolumy, dwa tony, przełącznik tutaj, progi medium jumbo, klucze również w tej gitarze, to też na to trzeba zwrócić uwagę, są to tak zwane klucze olejowe, one nie są sygnowane żadnym firmowym napisem typu tam nie wiem Grover czy cokolwiek innego, ale będą to lepsze klucze niż te, które Epiphone kiedyś wykorzystywał w takich tanich instrumentach, takie klucze z takimi nakładkami w postaci takiego rombu. Unikajcie tych kluczy jak możecie. W gitarze udało się ustawić bardzo ładną, niską akcję strun. Był u mnie zresztą Jasiu prywatnie, który sprzedaje w łódzkim riffie instrumenty i zajmuje się instrumentami perkusyjnymi, ale nie tylko. Pograł ze mną, za chwileczkę usłyszycie troszeczkę tutaj na perkusji i zrobiliśmy razem kawałek. On mówi, że no my jak oddajemy mu instrumenty po testach, no to, że on ustawia je jednak troszeczkę wyżej w stosunku do tego, co my robimy. Słuchajcie, zasada jest bardzo prosta. Nawet jeżeli gitara ma gdzieś tam lekkie brzęczenie na progach, taka z deski, to jeżeli tego nie słychać na wzmacniaczu i jeżeli na wzmacniaczu to nikomu nie przeszkadza i jeżeli nie jest to uciążliwe na wzmacniaczu, dźwięk nie siada, nie wygasa w niektórych pozycjach, wszystko jest w najlepszym porządku, a podwyższyć przecież zawsze można. Jeżeli chodzi o grubość gryfu, Epiphone podaje tutaj w specyfikacji, że jest to tak zwany slim taper, no 20,6, więc to jest cienki gryf. To jest wygodny gryf. On co prawda ma taki, wiecie, no to jest taki bardziej gibsonowski niż ibanezowy, ale no to 20,6 to jest naprawdę bardzo mało i myślę, że tak 21,7, potem na 9 progu robi się nam 22,4, tutaj robi nam się 23 mm. To jest taki gryf, który spokojnie pozwoli dzieciakom na granie, a jednocześnie przyzwyczai też do tego, że różne te gryfy są i po prostu no, nie rozpieści swoją taką już na jakąś ultra totalną płaskością. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie dla dziecka w takiej formie właśnie, żeby to wyglądało. Teraz tak. Jeżeli chodzi, ta gitara jest troszeczkę mniejsza, ale na przykład rozstaw strun już tutaj na mostku, to jest normalny mostek, który jest stosowany tak samo
z tym samym rozstawem strun w dużych instrumentach. Tak naprawdę ta mezura jest tylko 2 cale, czyli okolice 5 cm krótsza niż normalnie, więc udało im się zrobić ten instrument w taki sposób, że tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest tylko i wyłącznie gitara dla dziecka, można na niej grać będąc również dorosłym, a też przesiądnięcie się później na instrument już pełnowymiarowy nie będzie też jakimś wielkim szokiem. No ale na pewno jest troszeczkę mniejsza, chociażby tutaj. 38, no to jest takie 2 mm mniej więcej mniej niż normalnie w standardowych gitarach, więc te różnice tutaj są minimalne, pozwalające na fajne granie, a jednocześnie nie psujące, wiecie, tego, co się wydarzy później, po tych kilku pierwszych latach. 31 mm rozstaw strun na pierwszym, na progu zerowym, na pierwszym progu 39,5, na progu piątym 43,5, na progu dwunastym 49 i na końcu gryfu 53, więc ta końcówka gryfu to jest naprawdę bardzo, bardzo blisko tego, co w normalnych instrumentach, takich, wiecie, no dla dużych dzieciaków. Epiphone tutaj również nie wytanił, jeżeli chodzi o przetworniki. To są takie same przetworniki, jak w ostatnim czasie wkładają w swoje instrumenty pełnoprawne, te duże. I no nie da się ukryć, że te przetworniki również poszły jakościowo do góry. Powtarzam to po raz kolejny, że no, na całe szczęście właśnie Epiphone poszedł po rozum do głowy i jest to coraz to przyjemniej. Tutaj jest pod mostkiem 700, a tutaj nie pamiętam, jak się nazywa ten, ale już widzieliście specyfikację tego pod gryfem też. 777, jeżeli chodzi o pick-up gryfowy, czyli klasyczne pafoskie rozwiązanie, ale już 1480, jeżeli chodzi o pick-up pod mostkiem, więc da się pograć łojąco. Jak też słyszeliście z tej próbki, fajnie reaguje, ta gitara fajnie reaguje na to, jak się te pick-upy zmienia i fajnie reaguje na to, co się dzieje przy kręceniu właśnie gałeczkami na gitarze. To jest bardzo ważne, że takie rzeczy są tutaj akurat zrobione i że to nie jest, słuchajcie, no jak powiedziałem, ta gitara nie jest może aż taka super tania, bo pewnie ta seria wcześniejsza tych gitar, dużo, dużo gorsza, no była tańsza, ale tutaj otrzymujemy pełnoprawny produkt, na którym nikt, jeżeli ma werwę do tego, żeby grać na gitarze, nikt z dzieciaków, no nie będzie żadnych, nie będzie wymówek, tak, że no, ja nie mogę, bo gitara jest niewygodna. No tutaj już tylko i wyłącznie, wiecie, wasz zapał, oczywiście tak, polecam nauczyciela, w Łodzi będzie to szkoła Guitar Harmony Konrada Jeremusa, do której sam chodzę, zapisałem się na lekcję, przez cały przyszły rok będę chodził, zobaczymy, jakie z tego będą efekty, już po 2 miesiącach efekty są, małe, bo małe, ale ja mało ćwiczę, natomiast dzieciaki z reguły robią to jednak w taki sposób, że ćwiczą więcej, mają więcej czasu, no bo nie muszą chodzić do pracy. No tam szkoła jakaś, teraz różnie pracę domową w ogóle podobno wyłączą. Dobra, zmierzymy sobie test grzebyczka. Profil w gryfu w instrumencie to mniej więcej coś takiego. Tutaj 12 próg. Tutaj próg pierwszy. Poczekajcie, jeszcze spróbuję troszeczkę ten pierwszy próg może. Może gdzieś tam się jeszcze uda go lekko poprawić. O, proszę bardzo. Więc no jak widać, bardzo, bardzo ładnie, bardzo, bardzo sportowo. I tak jak powiedziałem, no mimo tego, że jest to gryf jednak gibsonowski, to jest to gryf gibsonowski raczej z tych takich, które no nie będą ograniczały nas w żaden, nie będzie nas ograniczał w żaden sposób, co jest również bardzo dużym atutem tego instrumentu. Ciekawe, ile taka mała gitarka waży w stosunku do normalnego instrumentu dużego, gdzie ja przyjmuję, że 3,5 kg to jest taka średnia waga gitary elektrycznej. W tym momencie tutaj w tej gitarze mamy 2,65, czyli jest to całkiem lekki instrument, no co również spowoduje, że dzieciaki, wiecie, no nie będą dźwigać wielkich ciężarów, a później jak już będą miały po 50 lat, być może będzie ich kręgosłup bolał 10% mniej. Posłuchamy sobie w tym momencie
tego kawałka, co z Jasiem zrobiliśmy. Bardzo Jasia pozdrawiam. Posłuchamy sobie w tym momencie tego kawałka, który nagrałem z Jasiem. Najpierw jest pick-up bridge'owy, a potem z racji na to, że jest to taki kawałek trochę może nawet stonerowski. Ostatnio odkryłem, że parę kapel gra tak, nie wiem tam nazw, ale że gra takie rzeczy, które ja sobie tutaj gram dla was czasami w testach i które traktuję po macoszemu, to zespoły grają taką muzykę normalnie, a potem przełączam się na pick-up gryfowy i gram dokładnie te same patenty, więc można też sobie zobaczyć po prostu, jak te dwa brzmienia się odnajdują. W tym momencie chciałem wam jeszcze pokazać takie ujęcia, które są tak zwanymi ujęciami makro. To jest moje ostatnie odkrycie, jeżeli chodzi o pokazywanie tych gitar w testach. No bo jak wiecie, mój kanał jest kanałem rzetelnym i zależy mi na tym, ażebyście no bez wychodzenia z domu i bez być może wchodzenia na przykład do salonów muzycznych Riff mogli już wiedzieć, czego mniej więcej oczekiwać. Wiele ludzi kupuje instrumenty również przez internet bez dotykania tychże, więc takie rzeczy, które tutaj robię w postaci grania z deski, dużo różnych zbliżek, testów w różny sposób, mierzenia i ważenia, no mam nadzieję, że są pomocne. No i moim ostatnim pomysłem, jeżeli chodzi o to, jest właśnie to, co oglądacie teraz, czyli takie zdjęcia makro. Ale weźcie pod uwagę, że to jest 8-krotna lupa, która założona jest na obiektyw. Więc powiem inaczej, nie ma takich gitar, które przy takim powiększeniu będą wyglądały, jakby były idealne. I tutaj jest taki disclaimer, tak zwany po angielsku, nigdy nie wiem, co to znaczy, wyjaśnienie chyba, które po prostu no, chciałem wam powiedzieć. To wszystko, co widzicie teraz, jest na 8-krotnym zoomie i weźcie na to poprawkę oglądając. Możecie sobie sami wziąć lupę do salonów muzycznych Riff i oglądać gitary pod lupą. W większości z rzeczy, które teraz obejrzeliście, tak naprawdę na no, normalnie gołym okiem to nie widać, ale mam nadzieję, że ta część testu również wam się podoba. W kontekście. Przenosimy się do serwisu, bo troszeczkę z tą gitarą, no troszeczkę ją poprawiłem. Słuchajcie, nie jest oczywiście tak, że jest to instrument, który nie posiada wad. Jak każdy zresztą instrument praktycznie, jaki gdzieś tam na rynku sobie znajdziemy. No generalnie ta wada tutaj, jak ktoś się troszeczkę zna na gitarach, i to też tak wada, no zresztą zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ta wada tutaj w tym instrumencie, nazwijmy sobie to w ten sposób, polega na tym, że no tutaj jest krótka menzura. Przy krótkiej menzurze ta gitara, jak do mnie przyszła na testy, miała założone najprawdopodobniej struny 10-46. Te struny 10-46 przy setupie fabrycznym troszeczkę nie stroiły. Te struny były troszeczkę za miękkie, moim zdaniem. Oczywiście, ktoś, kto zaczyna grę na gitarze tak w ogóle, no to lubi mieć gitarę miękką. Wiele osób ze względu na to wybiera chociażby gitary ze strunami nylonowymi, bo są one dużo, dużo bardziej miękkie. No ale gitary elektryczne w porównaniu na przykład z gitarami akustycznymi również wiele osób, które przesiada się tak na szybko,
gdzieś tam jest z jakimś nowicjuszem, powie: o, no dobrze, no tutaj jest dużo, dużo wygodniej. Gitary elektryczne mają największe możliwości wyregulowania instrumentów, największe możliwości tego, ażeby doprowadzić je właśnie do takiego stanu, kiedy te struny są miękko, a gitara jeszcze stroi. W tym instrumencie zamieniłem struny z 10,46 na 11,48, czyli zamieniłem je na troszeczkę grubsze. Ale przy tej okazji również poprawiłem cały setup, czyli obniżyłem mostek, wyrównałem gryf i no akurat przy założeniu tych grubszych strun naciąłem delikatnie również sloty na siodełku, żeby ta struna po prostu tutaj tak troszeczkę, po pierwsze była troszeczkę niżej niż w standardowej tutaj opcji fabrycznej. I teraz tak, to jest przypadłość wszystkich gitar nowych do powiedzmy 6000, a czasem nawet więcej, ale takich do 3000, tych takich dużych, normalnych również, że tak naprawdę po pierwsze trzeba je podregulować, ulepszyć po tej fabryce, zająć się nimi indywidualnie. Tam one są ustawiane w sposób taki, że no po prostu wszystko ma się zgadzać do jakiegoś tam pewnego momentu tej kontroli jakości. Serwisy gitarowe w waszych lokalnych miastach, w Łodzi akurat mój serwis, chociażby Gitarowa Mgła, zawsze wykręcą wam z tego więcej, chociażby właśnie przez takie sztuczki, jak gdzieś tam nacięcie siodełka. Więc warto iść z każdą gitarą do serwisu, nową, używaną i tak dalej, żeby zobaczyć, co się da. Z tą również warto było to zrobić, więc naciąłem delikatnie, bardzo delikatnie te sloty. No sami tego sobie nie zrobicie. Oczywiście tak, ustawienie gryfu, ustawienie menzury również, do czego zaraz przejdę, oraz ustawienie wysokości. Są to rzeczy, które każdy może sobie wykonać w domu samemu, jeżeli ma na to ochotę, jeżeli się tego nie boi zrobić, jeżeli uważasz się za osobę, która no jakąś tam zdolność majsterkowiczowywania lekką ma, to można to spokojnie osiągnąć. Natomiast no, nie każdy musi chcieć to robić. No tak jak nie każdy musi chcieć sobie koła zmienić w samochodzie, prawda? Więc są serwisy, do których ja oczywiście zapraszam do waszych lokalnych serwisów miejskich. No i generalnie to jest tak, że na tych 10,46 przy tej menzurze, która jest dosyć krótka, no nie byłem usatysfakcjonowany z tego, co mogę z tej gitary osiągnąć. Dlatego zdecydowałem się założyć tutaj struny troszeczkę grubsze, bardzo delikatnie grubsze, ale już poprawiające pracę tego instrumentu. No i przy ustawianiu menzury w tej gitarze Epiphone niestety poszedł w tradycję swoich gitar, które są juniorami. Czyli kiedyś były takie gitary, o proszę bardzo, tak jak tutaj, kiedyś były takie gitary Gibson Junior, znaczy one cały czas są, ale no to jest taka konstrukcja, która powstała jako pierwsze, najtańsze instrumenty gibsonowskie. Wyposażone one były właśnie w taki mostek, czyli mostek, którym menzurę regulujemy tak naprawdę kątem całego mostka. On jest teoretycznie przystosowany do założenia strun 10,46. Najlepiej jakby to jeszcze były gibsonowskie struny z tamtego okresu. No i jest tutaj pewnego rodzaju ograniczenie, czyli nie można ustawić menzury dla każdej ze strun z osobna, co już później stało się możliwe dzięki temu, że Gibson zastosował nowy rodzaj mostka na tamte czasy, który przetrwał do dziś, czyli mostek Tuneomatic. Ten strunociąg, który jest ewolucją, a tak naprawdę to nawet być może i nie ewolucją, bo pierwsze te strunociągi w ogóle, no ale to już historycznie, pierwsze one były takie, że w ogóle się struny tak przewlekało, ustawiało pod kątem, potem dodali te takie ząbki dla każdej ze strun, no ale ten strunociąg przesunął się dalej i tutaj w to miejsce został założony mostek, w którym jest regulacja menzury. No i tutaj trzeba powiedzieć, że troszeczkę nie wiem, dlaczego Epiphone jako taki, no firma Gibson w tej gitarze, gdzie ta menzura jest krótsza, czyli tak naprawdę jest
ciężej ustawić intonację instrumentu, zdecydował się na pójście na to rozwiązanie, które jest właśnie takie starodawne. Dlaczego po prostu nie dołożyli tutaj strunociągu z mostkiem Tune-O-Matic? No ja, czy ja wiem, że to są pewnie jakieś ograniczenia kosztów i tutaj księgowi się odezwali. I to będzie pierwsza rzecz, jaką wam powiedzą różni doradzacze w internecie, że o, bójcie się tego, bójcie się tego. Słuchajcie, to nie jest rozwiązanie idealne, ale tutaj mamy idealny tuner, tam widać, widać? Widać, dobrze mówię, widać. Mamy idealny tuner, bardziej chyba już tunerów, że tak powiem, dokładnych nie ma. Jeszcze wam tutaj odsłonię, proszę bardzo. Jeszcze tutaj o fortepianie. Sprawdźmy sobie zatem menzurę, intonację, strojenie w progach i czy tak, czy w przypadku takiej skali w ogóle i takiego mostka da się to doprowadzić do jakiejś chociaż bliskości, perfekcji, tak żeby było to grywalne. No rzeczywiście na samym starcie takie gitary mają ten problem, że ta krótka menzura powoduje trudności z ustawieniem, ale zobaczmy sobie, na ile to jest prawdziwe, tak? Tam patrzymy sobie, tam jest tunerek. Delikatnie. No moim zdaniem granica tutaj błędu spokojnie występuje. O, proszę bardzo, wraca. I jest ok. A gdzieś tam jest troszeczkę za wysoko w tym momencie nastrojone. Obniżamy, podwyższamy. Tak, mamy to. Granica błędu absolutnie, totalnie, bardzo dobrze. Tu jest troszeczkę za wysoko, jak powiedziałem, też tą strunę G to... Struna G się troszeczkę podwyższa nam, ale już na przykład na siódmym progu, na piątym progu, na trzecim progu ideolo, nie? Druga strona B po angielsku, bardzo dobrze. E1. E1 troszeczkę za wysoko, ale może też krzywo nacisnąłem, proszę bardzo. Nie przejmuj się tym brzęczeniem, dopóki to nie brzęczy na wzmacniaczu, wszystko jest ok. To też jest taka zasada dla wszystkich tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę. Słuchajcie, moim zdaniem ta gitara spokojnie nadaje się do tego, ażeby przyjąć, że ona stroi. Bałem się tego testu, nie będę ukrywał, bałem się tego fragmentu testu, bałem się tego, że nie przejdzie tego wszystkiego tak, jakby to było wymagane tak naprawdę,
ale się udało i bardzo jestem zadowolony, co jeszcze raz udowadnia, że należy iść do salonów muzycznych Riff, ze zniżką fogową na stronie internetowej, zakupić taką gitarę dla dziecka i niech ma, i nawet jeżeli będzie grało. Albo nawet... Czyli coś, co nie ma jeszcze nic wspólnego z gitarnictwem, zaszczepicie bakcyla i spowodujecie, że być może kiedyś urośnie wam rock'n'rollowiec w domu. Bardzo wam dziękuję, że dotarliście do samego końca tego odcinka. Możecie napisać, jak ma na imię wasze dziecko, jeżeli jesteście rodzicem. Jeżeli planujecie zakup takiego instrumentu dla waszego dzieciaka, będzie mi bardzo miło, jeżeli skorzystacie z linku do salonów muzycznych Riff i jeżeli skorzystacie z mojego kodu, który da wam lekką zniżkę, a przy okazji również ja będę miał kaskę na rozwój kanału i nakręcenie odcinka, które są pomocne dla gitarzystów. Robię to już prawie 10 lat. Myślę, że już parę pokoleń tutaj gitarzystów zostało wychowanych. Test być może nie był krótki, ale chciałem jak zwykle dla wszystkich tych, którzy są nowi na kanale, pokazać, no, że słuchajcie, chyba warto poświęcić ten czas przed zakupem, ażeby usłyszeć opinię i zobaczyć wszystko, co da się zobaczyć bez wchodzenia do salonów muzycznych Riff. Wejdźcie do salonów muzycznych Riff waszych lokalnych, obadajcie ten instrument, poproście, ażeby wam go ustawili jak najlepiej się da i myślę, że pod choinką taki prezent to będzie bardzo, bardzo mile widziany przez wasze dziecko, a przecież dziecko to nasz skarb, czy jak to tam było, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Pamiętaj, rodzicu, dziecko, twój skarb. Jak to było? Dla wszystkich tych, którzy nie mają dzieci, jeszcze nie napisali imienia swojego dziecka w komentarzu, to możecie napisać, jakie to hasło było, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz właśnie. Słuchajcie, zostały jeszcze dwa nagrania. Nagranie na wtyczkach VST i nagranie z deski. Przed tymi nagraniami oczywiście bardzo, bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy kanał wspierają poprzez Patronite, poprzez guzik wesprzyj pod filmem. Podziękować wszystkim, którzy wspierają jakimiś fantami, które bądź zostają w fogowni, bądź idą na nagrody w różnych konkursach. Przypominam, że bardzo, bardzo mi zależy również na waszych końcówkach samochodowych. Mimo tego, że teraz będzie cała seria moich końcówek z Muzeum Samolotu, to nakręcajcie te końcóweczki, łapcie te samochody i słuchajcie, no działajcie razem ze mną na rzecz tego, że gitara jest najważniejszą ze sztuk. Przed wami dwie ostatnie próbki. Dziękuję za uwagę, życzę wesołych świąt, chociaż pewnie jeszcze jest trochę czasu, więc pewnie jeszcze kilka razy będę wam tych wesołych świąt życzył i cieszę się, że oglądacie, cieszę się, że kupicie swojemu dziecku gitarę elektryczną. We'll be right back.
laserowa kosteczka od Epoxy Rising czasami służy mi do tego, ażeby no, nagrywać właśnie te deskowe rzeczy. Sprawdźcie sobie Epoxy Rising na Instagramku. Natomiast teraz jest nagranie na tego Zooma Q8N, który jest do wygrania w konkursie. No takie rzeczy to jest dużo łatwiej, nie? Wszystkie te siódemkowe. A tymczasem na Wólczańskiej pod Wulturą, no jak wiecie, jestem tutaj po to, ażeby zaznajomić się z kulturą. Ha, 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 ale śmieszne. Gitarową, nie, końcówka samochodowa normalnie po ludzku. A tu plus w sedanie. Kurde, no to jest w ogóle sztos sztosów, nie? Chyba już najrzadziej występujący DUFSO, to jest to jeszcze lepiej. Kurde, no powiem wam szczerze, że na grubo, ale już na białej blasze. Ale już na białej blasze 1.6 GSI Multipoint Injection. Szanowni Państwo, właściwie to szkoda słów, znaczy nie ma, nie wiadomo co powiedzieć. Nie wiem właściwie, czy szkoda słów, czy nie wiadomo co powiedzieć. Czekajcie, to przejdę przez chodnik, wiecie jakie są chodniki po Odwilży. No piękna rzecz, no słuchajcie, wspaniała, najwspanialsza jaka istnieje, chyba nie ma wspanialszych tak naprawdę. Nie no, Polonez jest na propsie. Nie, ale ładny, w ładnym stanie, nie ma się co śmiać, nie ma tu nic do śmiacia. Bardzo ładny, w bardzo ładnym stanie, jeżdżący i to się generalnie ceni. Wchodzę uczyć się grać bluesa.